To jest olbrzymia sprawa. To musi pani zdać sobie sprawę z jednego, że wybiera się najlepszych na rynku po to, żeby nie było żadnej przerwy, jeśli chodzi o sygnał podczas transmisji meczu. Bo to jednak są wykupione minuty reklamowe i cała oprawa. Finałowy turniej Euro jest tak wielkim przedsięwzięciem, że jest bardzo ważny, potrzebny, porządny partner właśnie technologiczny. I myślę, że UEFA dokonała dobrego wyboru, dokoptowując do grona super firm, które są sponsorami tego 14. finałowego turnieju Mistrzostw Europy, właśnie firmy Orange. Tym bardziej, że Orange kojarzy się z Polską, jest to bardzo rozpoznawalna marka na naszym rynku, a mogę dodać również, że ma wiele związków z piłką nożną, z polskim futbolem. Jest sponsorem generalnym reprezentacji narodowej, kilka lat była sponsorem tytularnym rozgrywek ekstraklasy. Prowadzimy nadal wiele płaszczy współdziałania, no a dzisiejszy fakt ogłoszenia, podpisania porozumienia na temat sponsoringu i bycia partnerem technologicznym powoduje, że Orange dostaje pewien dodatkowy impuls. Wierzę, że dzięki temu również biznesowo będzie to dobre zarówno dla firmy, ale również dla klientów, bo to są miliony ludzi, które związane są z tą siecią i myślę, że odczujemy to jako klienci Orange'u, że ten pozytywny fakt będzie przełożony i na strategię marketingową, ale może też jakieś, powiedziałbym, uznanie dla klientów za wierność. Najpierw poznajmy, kto gra i z kim my w grupie gramy, a wtedy będziemy rozmawiali, czy wyjdziemy z grupy. Bo na dzień dzisiejszy dwa kraje są pewne. To jest Polska i Ukraina, a resztę walczy o awans do Mistrzostw Europy w 2012 roku. A później będzie w grudniu losowanie w Kijowie w tym roku grup i wtedy, jeśli będziemy wiedzieli, w której grupie z kim gramy, możemy obliczyć swoje szanse, czy wyjdziemy, czy i jak daleko zajdziemy. Wymiar przygotowań i przebiegu Mistrzostw Europy to jest harmonia barw i problemów. Jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury, ten wielki proces trwa. Będziemy mieli nowe stadiony, będziemy mieli nowe drogi, modernizację kolei, nowe lotniska, nowe terminale i wiele rzeczy właśnie dzięki Euro. Jeśli chodzi natomiast o system organizacji, to UEFA i Euro 2012 Polska, spółka powołana przez Polski Związek Piłki Nożnej, odpowiadają za przygotowanie polskiej części turnieju. Jeśli natomiast chodzi o wspomnienia o turnieju, to chcielibyśmy, żeby te wspomnienia były dla wszystkich Polaków jak najbardziej pozytywne, ale mamy przy tym świadomość, że one tylko wtedy będą dobre, jeśli narodowa reprezentacja osiągnie sukces. Zatem wspierajmy chłopaków, którzy dostępują zaszczytu gry z Białym Orłem. Wspierajmy Franciszka Smudę i jego sztab szkoleniowy, bo to przecież był faworyt nas wszystkich, żeby został trenerem. I głęboko wierzmy, że potrafimy dzięki mistrzostwom rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie nawiązać do wspaniałych tradycji polskiego futbolu, do złotej dekady polskiego futbolu kojarzonej z nazwiskiem świętej pamięci największego trenera tysiąclecia, pana Kazimierza Górskiego. Ale to już jest nowe rozdanie, nowe pokolenie i ono też ma szansę na sukces, tak jak my wszyscy. Zatem bądźmy optymistami, wierzmy, że dobrze również wypadniemy sportowo, a wtedy satysfakcja z faktu odbycia turnieju w Polsce będzie już taka pełna i ogromna.